Ojciec Święty Franciszek zaapelował, aby trudny czas epidemii koronawirusa poświęcić swoim najbliższym. Nie zmarnujcie tego czasu, apelował papież. W wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica Ojciec Święty zaapelował, by w czasie epidemii odkryć wartość gestów czułości i miłości w rodzinie. W tych trudnych dniach możemy odnaleźć małe, konkretne gesty bliskości wobec najbliższych osób czułość wobec naszych dziadków, całość dla naszych dzieci, osób, które kochamy. To także objęcie kogoś telefon. To gesty ważne, decydujące. Jeśli tak przeżyjemy te dni, nie zostaną zmarnowane. Papież zaleciłby w świecie, w którym ludzie często utrzymują wyłącznie wirtualną formę kontaktu z innymi, odkryć nową bliskość, prawdziwe relacje oparte na trosce i cierpliwości, na zrozumieniu potrzeb i pragnień swoich bliskich. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie w intencji całego świata dotkniętego chorobą. Poprosiłem Boga, by zatrzymał epidemię, zatrzymał ją swoją ręką. Oto się modliłem. Papież podziękował także wszystkim, którzy poświęcają się, by ratować innych. Zaapelował również o pocieszenie dla osób, które straciły swoich bliskich.